Zygmunt Freud i Carl Jung są powszechnie uznawani za najbardziej fundamentalne postacie w psychologii. Ostatnio Freud jest coraz bardziej dyskredytowany, Carl Jung coraz bardziej wysuwa się na pierwszy plan wśród chrześcijan, ponieważ Freud był ateistą, krytykował każdego, kto wierzył w Boga lub miał doświadczenia religijne. Z drugiej strony Carl Jung był osobą bardzo religijną. Fakt ten przyciąga wielu chrześcijan, zwłaszcza tzw. uzdrowicieli wewnętrznych, z których większość jest silnie jungowska. Carl Jung ma silny wpływ na kościół episkopalny i prezbiteriański, odnowę prezbiteriańską i luteriańską, kościół rzymskokatolicki, edycję paulińską na zachodzie i tak dalej. Wpływ Younga rośnie, szczególnie w kręgach religijnych, ponieważ mówił on o religii, doświadczeniach religijnych i tak dalej. Był on jednak silnie zdemonizowanym okultystą, a jego główne teorie pochodziły od jego duchowego przewodnika, który się przedstawiał jako Filemon. Większość ludzi, którzy podążają za Carlem Jungiem, albo nie zna demonicznego źródła jego teorii, albo decyduje się je lekceważyć i zignorować. Tylko kilka osób było zaangażowanych w seanse, spirytyzm i tak dalej, ale obecnie staje się to bardzo rozpowszechnione z wielu powodów. Carl Jung miał w tym duży udział. Początkowo Jung twierdził, że wyższe formy były po prostu archetypami, które były pogłębiane projekcjami i eksternalizacjami myśli wewnątrz. Jung twierdził, że napotkane byty nie są rzeczywistą rzeczywistością, którą współczesny człowiek uważa za akceptowalną. Jednak Carl Jung niedługo przed śmiercią zaczął zastanawiać się nad prawdziwym istnieniem tych duchów i tych duchowych bytów. Może jednak były prawdziwe. Niektórzy mogą wiedzieć, że był on zaangażowany w seanse. Widział duchy. Carl Jung dorastał w nawiedzonym domu, podobnie jak jego matka. Jako nastolatka trzymała duchy na dystans na tyle długo, by jej ojciec, dziadek Younga, który według świadectw otoczenia był medium, mistrzem masońskim i protestanckim pastorem, mógł napisać swoje niedzielne kazanie. Nawet w późniejszym życiu Young opowiada o spędzeniu kilku weekendów w domu wakacyjnym, który okazał się nawiedzony. Pewnego weekendu obudził go głośny huk w ścianie, tuż przy jego głowie. Obudziło go silne uderzenie, huk w wyniku uderzenia w ścianę, tuż przy jego głowie. Naprzeciwko niego na poduszce znajdowała się twarz kobiety z rozwaloną połową głowy, która była jak prawdziwa. Oczywiście wyskoczył z łóżka, nieco przestraszony, ale widział takie rzeczy wiele razy. Był zaangażowany w tego rodzaju rzeczy i wyjaśnił to jako uzewnętrznienie wewnętrznych myśli. Z Biblii wiemy, że jeśli te relacje są prawdziwe, to były to wydarzenia demoniczne i żaden chrześcijanin nie powinien mieć żadnego związku z żadną formą psychologii, która jest rzekomą nauką, nie ma nic wspólnego z faktycznym, materialistycznym, naukowym podejściem i jest głęboko religijnie zaangażowaną formą religijnego zabobonu i przesądu. Dlatego każdy wierzący chrześcijanin wie, że nie istnieje coś takiego jak chrześcijańska psychologia. Jest to zwyczajnie niemożliwe połączenie.